Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie wyjaśnię Wam, dlaczego warto za każdym razem podczas różnego rodzaju remontów, różnego rodzaju osadzeń, puszek instalacyjnych i wielu, wielu innych spraw związanych ze ścianami, sufitami, zabudową kartonowo-gipsową, ceglaną, bloczkową, jakkolwiek, dlaczego warto gruntować powierzchnię, którą będziemy potem malować, którą będziemy, że tak powiem, wyposażać w kafelki, różnego rodzaju dekory i tym podobne. No, krótko i na temat. Gruntowanie za pomocą pędzla, dużego pędzla, za pomocą natrysku, za pomocą wałka jest bardzo istotnym elementem prac budowlanych wszelkiego typu. Od najdrobniejszych jakichś przemalowań ścian po znacznie, że tak powiem, poważniejsze, jak łączenia karton gipsów na sufitach podwieszanych i tym podobnie. Wszędzie wykorzystywany jest unigrunt, gruntownik lub jakkolwiek producent nazwie tego typu specyfik chemiczny. Podstawowe cechy tego typu białego płynu to szybkie schnięcie, to jest impregnat gruntujący, on szybko schnie, tak więc nałożenie takiego impregnatu na płyty kartonowo-gipsowe, różnego rodzaju bloczki, cegły i tym podobne, to wystarczy dosłownie pół godziny, godzinę, żeby to wszystko wyschło, no chyba że chcemy oczywiście przyspieszyć takie schnięcie, to można skorzystać z jakiejś suszarki, jakiegoś elementu osuszającego chłodnym, ciepło, lekko ciepłym powietrzem. Wtedy jeszcze szybciej wyschnie nam powierzchnia. Następna rzecz. Zmniejsza zużycie farby i to jest bardzo istotne. Dlaczego zmniejsza? Ponieważ, i tutaj od razu możemy przejść do następnego, obniża chłonność powierzchni. Chodzi o to, że cała ściana nie będzie wpajać naszej farby, którą będziemy nakładać, jeżeli mówimy teraz o farbie. Będzie to równa powierzchnia, będzie równo chłonna, tak więc pomalujemy dwa razy ścianę, oczywiście wcześniej gruntując ją i powinno być naprawdę bardzo dobrze. Następna rzecz. Obniża chłonność powierzchni, to o czym przed chwilą mówiłem. To jest bardzo, bardzo ważne. Po prostu mniej zużyjemy materiału następnie i mniej pracy używając właśnie takiego unigruntu. Sporo osób mówi, a po co mi tam unigrunt, najwyżej raz pomaluję ścianę, potem drugi. I nie będzie to dobrze wyglądać. Poprzez to, że nie zagruntowaliśmy wcześniej ściany, a mamy różnego rodzaju łączenia na ścianach różnych materiałów, różnych chemicznych, że tak powiem technicznych spraw na zasadzie jakichś mas szpachlowych, takich, owakich i tym podobnych. Jeżeli tego nie zaimpregnujemy, czyli nie zmniejszymy tutaj chłonności tych powierzchni, to potem po malowaniu będzie to wszystko widać, szczególnie jeżeli będziemy malować ciemniejszymi kolorami farb. Tak więc zawsze gruntujemy raz, a czasami, jeżeli chcemy idealnie, nawet i dwa razy. To niczemu nie szkodzi, a grunt nie jest aż taki drogi. Oszczędzamy potem na kolejnych materiałach. Tak więc raz lub dwa razy impregnujemy, czyli gruntujemy. Następnie wzmacnia podłoże i to jest bardzo, bardzo ważne. Pokażę Wam, o co tutaj chodzi w tym wzmacnianiu podłoża. Zobaczcie sami. Ok, mamy tutaj przykładowo taki bloczek, który czasami służy do tworzenia różnych ścian, ale wyobraźmy sobie, że jest to cegła, bloczek, itąg, dowolna ściana. I teraz tak, chcemy wykonać jakieś prace w ścianie. Powiedzmy, delikatnie coś skuwamy. Zobaczcie. O, skuwamy. Ciach, 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 ciach. Tworzymy jakąś bruzdę, automatycznie tutaj jest powierzchnia, zobaczcie, cała, czy to gipsowa, zależy oczywiście z materiału, ale cała luźna. Więc teraz, jeżeli ja bym wziął tylko i wyłącznie pędzelek, ewentualnie delikatnie to odkurzył, to nie byłoby to zbyt dobre rozwiązanie. Zobaczcie. Cała powierzchnia, którą tutaj dotykam, ona jest po prostu luźna. Czyli za każdym razem, gdy będziemy malować taką powierzchnię, to po pierwsze, wałek będzie brudny. Będą na wałku powstawać takie kropeczki, więc powierzchnia pomalowana będzie no słabej jakości. Druga sprawa, będzie się kurzyć w dół non-stop z tej ściany. No i tak jak mówiłem, wszystko jest tutaj po prostu luźne. Zresztą każda ściana taka jest. Więc po to służy unigrunt. Zobaczcie zresztą, jaki jest efekt tutaj na dole. Jeżeli tylko, że tak powiem, delikatnie coś tam malujemy, to się cały czas sypie. A tego nie chcemy. W związku z tym, co robimy? Bierzemy sobie, lejemy unigruntu do naczynia, jeżeli to jest oczywiście mała powierzchnia, na przykład zrobiliśmy bruzdę, na przykład zrobiliśmy otwór pod puszkę instalacyjną, gdziekolwiek, to teraz bierzemy sobie unigrunt, lejemy do jakiegoś naczynia, bierzemy jakiś pędzelek czysty, oczywiście wcześniej odkurzając powierzchnię suchym pędzlem albo na przykład odkurzaczem.
I zobaczcie, o co chodzi. Bierzemy teraz, nakładamy tego unii gruntu, wszędzie tu w koło. On nam zwiąże całą powierzchnię. Jeżeli ona jest nawet trochę zapylona, to on nam ją zwiąże i to wszystko stanie się jedną całością, jedną powierzchnią. Dzięki czemu teraz, po oczywiście wyschnięciu takiego unii gruntu, zobaczcie, tu całą powierzchnię zagruntuje i cała ta powierzchnia po prostu nie będzie się sypać, jak wyschnie. Wyschnięcie to jest około, tak jak mówiłem, pół godziny, godziny, a może nawet i dwóch. Tylko zależy to wszystko od materiału i pomieszczenia, w którym jesteśmy, bo jak jest oczywiście cieplej, jest dobra wentylacja, to szybciej wyschnie. Tutaj, jeżeli są materiały bardzo chłonne, jak właśnie tego typu bloczki gipsowe i inne, to one potrzebują troszeczkę więcej gruntu i warto w te wszystkie kanty, zależy oczywiście od tego, co będziemy gruntować, warto dać troszeczkę więcej gruntu. On wchłonie delikatnie i pozostawi nam bardzo fajną powierzchnię. Tak jak mówiłem, warto czasami dać dwie warstwy, czyli zagruntować powierzchnię i ona już nie będzie tak się sypać i zostawać tutaj gdzieś na paluchach, czy gdziekolwiek, czy na podłogę, tylko będzie związana i wszelkie prace na tej ścianie nie będą powodować już jakichś, że tak powiem, no sypań się. Dzięki temu oczywiście nasze wszelkie prace późniejsze będą znacznie, znacznie wygodniejsze. Nie możemy tego zrobić samą wodą. Jeżeli zagruntowalibyśmy samą wodą, no to automatycznie woda wyparuje i to nie ma żadnego sensu. W unii gruncie są tutaj specjalne składniki, które po prostu wiążą nam powierzchnię. Szczególnie mówimy o tych kantach, jeżeli tak jak mówiłem, jakieś bruzdy robimy. Gruntujemy, to jest bardzo prosta czynność. Gruntujemy. I teraz wszelkie następne prace nie będą powodować jakichś luzów. Po prostu możemy już po wyschnięciu malować taką ścianę i sami zobaczycie, że po dwóch warstwach naprawdę dobrze wyjdzie. A zagruntujcie sobie, przepraszam, przygotujcie sobie jedną ścianę bez gruntowania i zobaczycie, jaka będzie różnica. O tu, szczególnie takie luźne powierzchnie powinniśmy oczywiście zagruntować. Te luźne powierzchnie najbardziej się sypią, a gruntując je wzmacniamy całą powierzchnię i wyrównujemy chłonność. Zresztą zaraz zobaczycie. Tu gruntuję ten bloczek tak sobie, że tak powiem, dookoła, żeby mi się nie sypał, bo na nim kilka poradników jeszcze stworzę. A nie chcę tutaj mieć wszystkiego ciągle zakurzonego. Tak więc na gruncie nie oszczędzamy. Dobra, chyba starczy. I tak jak mówię, jeżeli jest taka potrzeba, bardzo nam zależy na idealnie wzmocnionej ścianie, to w takim wypadku dwa razy gruntujemy, czyli dajemy wyschnąć tak z 2 godzinki i jeszcze raz gruntujemy. Możecie mi wierzyć, że to się po prostu Wam opłaci. Ok, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi i przemówiłem Wam do rozsądku, że zawsze korzystać z gruntownika Unii Gruntu dowolnej firmy. Czasami jest tak, że przy niektórych materiałach budowlanych, jak różnego rodzaju tynki specjalistyczne, żeby uzyskać idealny efekt, powinniśmy przeczytać instrukcję danego materiału, który chcemy nakładać na ścianę i jeżeli tam jest wskazany grunt konkretnej firmy, konkretny model, to żeby uzyskać idealny efekt, nie powinniśmy kupować gruntu uniwersalnego, Unii Gruntu, Atlasa, czegokolwiek, tylko dokładnie tego samego producenta i o tej samej nazwie, jak jest w instrukcji obsługi. Naprawdę zalecam Wam tak stosować. Przy normalnych, standardowych malowaniach jest ok, ale jeżeli producent danego materiału, który chcemy nałożyć, zaleca nam używanie danego typu gruntu, to nie możemy kombinować z innego rodzaju materiałami, bo w tym momencie możemy mieć taką sytuację, że no efekt będzie no słaby. Po prostu może nam się to wszystko nie związać tak jak trzeba. No a wiecie jak to jest. Potem to jest strata czasu, kasy, efekt jest nie taki, a wystarczyło dołożyć dosłownie 10-20 zł do jakiegoś innego gruntu specjalistycznego i mielibyśmy sprawę załatwioną. Dobra, z mojej strony to tyle, tak więc gruntujemy zawsze ściany przed malowaniem i nakładaniem różnego rodzaju tynków podczas łączenia różnego rodzaju materiałów jak płyty kartonowo-gipsowe, gdzie wykorzystujemy różnego rodzaju taśmy, fizeliny, różnego rodzaju masy spoinowe i tym podobne. Zawsze unii gruntu czy różnego rodzaju tego typu właśnie gruntowników używamy dołączeń do wzmacniania powierzchni. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!